Od 1994 roku w Słupsku, w Muzeum Pomorza Środkowego, które dysponuje największą na świecie kolekcją prac plastycznych Witkacego, odbywają się sesje naukowe, międzynarodowe sesje naukowe. Sesja zgromadziła nie tylko witkacologów, naukowców, uniwersyteckich badaczy, profesorów zasłużonych w dziedzinie witkacologii, ale także artystów, reżyserów, aktorów, witkacofilów, zwykłych tak zwanych czytelników, widzów, tych, którzy się interesują, inspirują, czasami też działają bardzo prężnie w celu upamiętnienia twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Istnienie poszczególne, istnienie indywidualne w wystarczających warunkach materialnych. To jest to, co w świecie, to w świecie dzisiejszym nie wchodzi w rachubę, bo przecież trzeba mieć jak najwięcej pieniędzy, a inni nie zdychają. Witkacy bez granic w stulecie czystej formy, bo obchodzimy setną rocznicę wydania nowych form w malarstwie Witkacego, 1919 rok to był. Bez granic, ponieważ międzynarodowa sesja, międzynarodowe środowisko witkacologów, ale też Witkacy bez granic jako ten, który był, można powiedzieć, dwudziestowiecznym człowiekiem renesansu, bo zajmował się prawie wszystkim, czym się dało zajmować. W tym roku został otwarty Biały Spichlerz, to miejsce poświęcone nie w całości, ale w bardzo dużej części właśnie zbiorom kolekcji Witkacego. Zapraszamy do Słupska wszystkich, którzy chcą obcować z portretami z firmy portretowej, z innymi pracami Witkacego, z wieloma pamiątkami, rękopisami. Docelowo muzeum planuje także stworzenie biblioteki, centrum naukowego, do którego można by było przyjechać, zajmować się po prostu Witkacym, badać nie tylko te prace plastyczne, ale także właśnie rękopisy, listy, te, które są w zbiorach słupskich, a które się cały czas powiększają. Na razie, proszę jesteśmy, Państwa, tylko obraz odjeżdża. Jesteśmy w lesie. Czasem. Na tej sesji byliśmy świadkami sensacyjnego odkrycia nowego tekstu, nieznanego dotąd witkacologom, autorstwa Witkacego. Jest to pierwsza jego w życiu recenzja teatralna o upiorach Ibsena, wydrukowana w czasie I wojny światowej w Piotrogrodzie. Mieliśmy próbkę filozoficzną w postaci m.in. referatu Kazimierza Piotrowskiego, który mówił o konstytuowaniu martwego w twórczości Witkacego. Monada może być niesamowicie żywa w sensie filogenetycznym. Zresztą Witkacy martwotę nie utożsamia z tym, co jest jakimś bezruchem, tylko właśnie może martwota może się przejawiać w bardzo intensywnym życiu. Jak możemy być świetnymi, nie wiem, działaczami społecznymi, no nie wiem, profesorami, jak na przykład profesor Degler czy ja. Tak, możemy być bardzo monadami takimi, no, ludźmi super, ale martwymi zupełnie. Wiecie, to na tym polega paradoks. Jeszcze żyje. Bardzo dobry referat o inspiracjach malarstwem dawnych mistrzów renesansowych, manierystycznych, barokowych przedstawił Paweł Polit. Na temat tego, czy Witkacy był religijny, areligijny, czy był ateistą, agnostykiem, czy może ignostykiem, zastanawialiśmy się m.in. dzięki wystąpieniu Marty Łowejko. Mieliśmy próbkę myśli filmoznawcy. Eisenstein wyprowadza teorię montażu intelektualnego z rozważań nad japońskimi hieroglifami. Pełnoprawny przykład montażu, w tym przypadku scenicznego, dostrzega on w przedstawieniach japońskiego teatru kabuki. Czyżby nieoczekiwany styk? Zarówno Eisenstein, jak i Stanisław Ignacy w swoich pismach teoretycznych powołują się na doświadczenia własne związane z obserwacją japońskich trup teatralnych. Po raz kolejny już na sesji miała miejsce współpraca Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z Teatrem Rondo i Słupskim Ośrodkiem Kultury, bo co rok w Słupsku odbywa się, teraz już międzynarodowy również, konkurs interpretacji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod strzechy.
I oficjalne otwarcie odbyło się właśnie w Białym Spichlerzu w Muzeum Pomorza Środkowego. I to mi sprawia ogromną przyjemność, że Wam tutaj się kłaniam, witkacologom, znanym, uznanym albo rozpoczynającym, ale cieszy mnie też to, że te nastoletnie dzieciaki dzisiaj powiedziały nam o swoim spotkaniu z witkacją jakąś prawdę. I to chyba jest radość tego, że spotyka się konferencja z konkursem. No i tyle. Tak, 22. Międzynarodowy konkurs interpretacji dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacy pod strzechy uważamy za otwarty. Tak jest. Witkacy pod strzechy to przede wszystkim miejsce spotkań. Miejsce spotkań twórców reprezentujących bardzo różne nurty, bardzo różne dziedziny sztuki. Staramy się o to, żeby być otwartymi na każdy przejaw działalności artystycznej. W związku z tym jedynym wymogiem regulaminowym jest to, żeby działanie było, bądź praca jakaś, była związana, inspirowana twórczością, życiem, bądź filozofią Witkacego. Wszystko ktoś wywiódł mi z głowy. Dosyć tych niewczesnych filozofii. Ona była tragedią mego istnienia, a ja nie pozwolę, aby żartowano sobie z tego, co przypłaciłem utratą twórczością nie na całe życie. Gdyby ten wiersz, który wtedy trudem spłodziłem, nie wiem, co bym z sobą zrobił. Tylko tutaj mogą się spotkać artyści zawodowi, offowi, profesjonalni, tak zwani amatorzy. Mamy performance, mamy klasyczne prezentacje dramatyczne, sceniczne, mamy monodramy, mamy prace plastyczne, fotograficzne, instalacje, w tym roku również biżuterię, kostiumy, przeróżny wachlarz tych prezentacji. Zorganizowaliśmy warsztaty z projektowania i tworzenia muralu, którego efekt tutaj gdzieś za mną możecie oglądać. Warsztaty prowadzi znakomity artysta polski Wojtek Brewka. Bo wszystko zależy od proporcji danych, od poczucia jedności konstrukcji pierwotnych, od bogactwa świata wyobrażeń, intelektu, talentu, to jest czysto zmysłowych zdolności, a przy tym... No nie lubię tych, co dopiero po wojnie przekonali się, że z ludzkością i kulturą jest w ogóle niedobrze. Ja wiedziałem o tym dawniej. Demokratyzacja. Dosyć. Uczestnicy sesji, zarówno witkacolodzy i witkacofile, jak i publiczność słupska mogła uczestniczyć w imprezie towarzyszącej konkursowi, czyli właśnie w spektaklu pokazywanym przez jurorów. Jurorzy też pojawiali się jako słuchacze w Białym Spichlerzu podczas prezentacji referatów konferencyjnych. Także współpraca się ożywia, te instytucje kultury słupskie pod patronatem także pani prezydent Słupska i marszałka województwa coraz lepiej współpracują. Udział w panelach dyskusyjnych czasem wyklucza oglądanie prezentacji konkursowych i na odwrót. Jednak wypracowywaliśmy plan tych dwóch wydarzeń wspólnie, dbając o to, żeby te dwie imprezy się uzupełniały, ponieważ dążymy do tego samego celu, tak naprawdę. Do popularyzacji twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego, nie tylko w Słupsku, ale i na świecie.
Kto jest zmęczony? Publiczność jest zmęczona. Nikt nie jest zmęczony. Jak to nie? Ja nie chcę uczestniczyć w pogrzebu Witkacowskim. Voglio essere solo. Non voglio essere membro di nessuna società, di nessuna banda di malfattori. Non voglio neanche essere un artista, come ho sempre voluto nella mia miserabile vita. Voglio restare solo. Ecco tutto. I to są ostatnie słowa tego pięknego monologu, który jest testamentem Witkacego samego, który ma wtedy 37 lat. I moim, bo to będzie na moim grobie. Chcę być sam. Nie chcę być członkiem żadnego społeczeństwa, żadnej bandy złoczyńców. Chcę, nawet nie chcę być już artystą, jak chciałem przez całe moje nędzne życie. Chcę zostać sam. Oto wszystko. Zatrzymaj bałwanę, tu płaczu, tak nie opuścimy cię. Chwycisz moją dłoń, nasz wróg wspólny, pokonamy go. Chociaż będzie trudno, przyszłość naszą ocalimy razem. Z nami ziemię chroń, ziemia to jest nasz jedyny dom. Wiele już widziała, wiele, wiele wycierpiała soli. Solidarność nasza broń, jeśli możesz, na blokady go. To się dostał szpony Witkacego. To długo tak mątwa nie puści pan. I mam nadzieję, że będzie pan tutaj jednym z tych młodych badaczy, o których nam zawsze chodzi i których zawsze z którymi łączyły wielkie nadzieje. Będzie pan pisał oczywiście doktora do Witkacy. Witkacy jest żywy. Nadal jest żywy, inspirujący i sądzę, że tak jak przewidywał to Kurt Kuzyna we wstępie do dramatów wydanych w 1962 roku, wyżywi on jeszcze wiele pokoleń badaczy, wiele pokoleń reżyserów, aktorów i tak dalej. Życzmy sobie tego i do zobaczenia za 5 lat. Dziękuję.